Nie szukaliśmy śmierci, nie szukaliśmy krwi. 2 sierpnia 1944 roku z Ochoty wychodzi grupa podpułkownika Sokołowskiego Grzymały. Opuszcza miasto praktycznie biorąc bez zatrzymania. Dochodzi do Szczęśliwic. Szukaliśmy śmierci, nikt nie śpieszył się doń. I zdarzyło się tęsknić, i zdarzyło się kląć. I nie byliśmy twardzi jak hartowny miecz. I nikt śmiercią nie gardził, śmierć to poważna rzecz. W Szczęśliwicach to nie jest prawda, to przechodzi dalej. Z tym, cośmy chcieli, grupa liczy to nie nasz około 700 osób nie nasza i podzielona jest na 3 części. Pierwsza część tej grupy to 50 uzbrojonych żołnierzy prowadzi Tadeusz Kotecki oraz jeden z podporuczników Kazimierz Jaczewski. Ta grupa jest uzbrojona. Za nią idzie druga grupa, tak zwana Straż Przednia. Ona liczy 100 żołnierzy, w tym jest pluton harcerzy i prowadzi tę grupę Lucjan Dobaczewski. Tych 100 żołnierzy ma w sobie tę grupę, o której wspomniałem, harcerzy, którą prowadzi i Worygiel. Trzecia grupa najliczniejsza to jest grupa główna. Są to osoby bezbronne i całość tej grupy dochodzi do stacji w Salomei. Na stacji w Salomei dołączają żołnierze ze zgrupowania Odwet. Wsiadają w pociąg, czyli w EKD. Pociąg chodzi kilka razy. Odległość pomiędzy Salomeą a regułami stacji, na której jesteśmy, wynosi 5 kilometrów. Po drodze ranni oraz cywile decyzją pułkownika Sokołowskiego Grzymały zostają zostawieni pod opieką jednego z oficerów Armii Krajowej, natomiast poleceniem pułkownika Sokołowskiego grupa cywili ma się rozproszyć. Następny etap będzie reguły Pęcice, ale o tym za chwilę. Jest to etap, praktycznie biorąc, tej wędrówki ostatniej, bardzo tragiczny. Pęcice będziemy stacją i teren Pęcic robili za chwilę. Pod Pęcicami będzie stoczony bój, o tym też za chwilę. I dalej wędrówka, pokażę, będzie wiodła pułkownika Grzymały na Pęchery do lasów sękocińskich, czyli to jest na południowy zachód od Piaseczna, gdzie grupa zostanie zatrzymana na okres do mniej więcej 11 sierpnia 1944 roku. Na tym terenie działa obwód 7, rejon 6. O tym również przy
Pęcicach. Wchodzimy na miejsce tragedii. Na miejsce tragedii w Pęcicach. Wchodzimy przez bramę, na której są dwa krzyże. Krzyż powstańcom warszawskim z prawej strony bramy i z lewej strony bramy 1 sierpień 1944 rok, krzyż powstania warszawskiego. Jest to krzyż formalny, ustanowiony w 1981 roku. Był również krzyż powstania warszawskiego nieformalny. Wyglądał w sposób następujący. Na żelaznym krzyżu niemieckim za zabicie jednego SS-mana umieszczony był pieniądz polski przedwojenny z godłem 1919 roku. Możemy znaleźć wygląd w katalogach i w krótkotrwałym opisie. Krzyży w oryginale nieformalnych nie widziałem w oryginale. Na rysunku tak. Pomnik miejsca tragedii, które będziemy za chwilę filmować, powstał w tym miejscu, gdzie nastąpił mord. Mord na atakujących powstańcach i drużyn harcerskich. Jeden z najmłodszych zamordowanych miał około 14 lat. Na pomniku oprócz nazwisk zachowało się godło polskie, które będę później komentował. Pomnik powstaje w 1946 roku. Architekt Piasecki tego monumentu, jeszcze raz podkreślę, jako nieliczne miejsce powstał w tym miejscu, gdzie dokonano mordu. Zwróćcie Państwo uwagę na monument. Na górze jest godło polskie, model czy wzór 1919. Przez cały okres PRL-u na godle jest korona, którą władze PRL-u chyba nie odważyli się zdjąć. W Amazonce godła jest znak Polski walczącej. Tytuł pomnika, mauzoleum, polegli na polu chwały. Wymienione są nazwiska i podany jest wiek. Prawie w 80% wiek nie przekraczał 20 lat. Zaraz bliżej sfilmujemy. Baczność! Kara mnie! Prezentuj! Na prawo! Chodź! Salwa honorowa! Kompania Baczność! Na ramię! Chodź! Do nogi! Chodź! Kompania Hoci! Do salwy honorowej! Trzeba! Waluj! Kompania Baczność! Na ramię! Chodź! Prezentuj! Chodź! Na prawo! Chodź!
zwróćcie Państwo jeszcze uwagę na krzyż przed pomnikiem. Niedawno składane były wieńce, a od 1967 roku na drodze wiodącej z reguł do Pęcic jest rajd, tytuł rajdu po kamienistej drodze. Obiektem, który filmujemy, opiekuje się gmina Michałowice. Przychodzą tu również okoliczne szkoły. Chciałbym Państwu dodać jeszcze raz, że jesteśmy na terenie Obroży, obwód 7, rejon 6. Działał tutaj oddział Nenufara, którego bardzo krótkim momentem zwycięstwa było opanowanie elektrowni Pruszków. I działał tutaj oddział Lancy, który przybył z lasów biłgorajskich, nie dołączył do grupy pułkownika Sokołowskiego, nie wypełnił rozkazu Bora Komorowskiego ataku na Dolny Mokotów, odszedł w lasy sękocińskie. Przy wejściu na cmentarz mauzoleum po prawej stronie od bramy jest kamień, tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Armii Krajowej Powstania Warszawskiego. Niestety tablica jest mało czytelna. Pokażę Państwu dwa szkice i przypomnę, jak do tego doszło. Tak jak Państwu pokazaliśmy, z Salomei do reguł podróż tej grupy odbywała się spokojnie. Z reguł trasa prowadziła przez Pęcice, tu gdzie jesteśmy. I nastąpiła tragedia. W Pęcicach znajduje się pałac budowany w latach 1808-1809 architekt Lesel. Pałac budowany był dla księcia Sapiehy i jego żony. 27 lipca w Pruszkowie rozładowuje się dywizja Hermann Göring, a w pałacu w Pięcicach jest 19. Dywizja Pancerna Wehrmachtu. Grupa zbliża się do Pęcic. Pęcice są nad dwoma ciekami, zaznaczone na niebiesko. Utrata i Raszynka. Z reguł to jest droga, którą wskazałem. Po drodze powstańcy zniszczą 3 samochody niemieckie, 2 ciężarowe i 1 osobowy. Zdobędą trochę broni i rozpoczyna się atak na pozycje niemieckie. Pozycje niemieckie znaczone są kolorem czerwonym. Pozycje powstania ugrupowania głównego Grzymały zaznaczone są kolorem zielonym. Po lewej stronie drogi idą grupy harcerskie, po prawej idzie główna droga. W dworze i na drogach Niemcy ustawią gniazda karabinów maszynowych. Podejście do KM-ów jest praktycznie niemożliwe. Oprócz tego w boju z powstańcami
wezmą udział samochody pancerne, weźmie udział czołg i weźmie udział samolot zwiadowczy typu Storch. Atak powstańców zostanie otwarty. Krzyżem naznaczona jest mogiła. Tam była kiedyś cegielnia. Mogiłę żeśmy przed chwilą filmowali. Z około 600 osób w tym ataku uda się przedrzeć 300. Tragedia jest olbrzymia, ponieważ rannych powstańców i ukrytych powstańców na polach, część pól jest podmokłych, znajdą Niemcy. Liczba ich będzie 61. Są również kobiety, są łączniczki. Grupa, która się przedarła przez Pęcicę, dalej będzie szła przez Chlebów, dalej będzie szła przez Derdy i dalej będzie szła w kierunku na Łoś, czyli będzie szła na teren Lasów Sękocińskich. Tu grupa się zatrzyma, połączy się z innymi oddziałami, ale chciałbym Państwu dodać, że na tym terenie, o którym już wspominałem, jest siódmy obwód Obroża, szósty rejon, jest obóz Dulak 121, przez który przejdzie 650 tysięcy mieszkańców Warszawy i okolic. Jest Dulak Ożarów, jest Dulak również Piaseczno. W Piasecznie była przedwojenna fabryka akumulatorów, która pracowała po wojnie, a Piaseczno będzie odbierało szpitale warszawskie, o których wspomniałem. Siódmy obwód, rejon szósty, niesie pomoc. Przede wszystkim dla Dulagu 121 wydano 600 fałszywych kenkart, wyprowadzono 100 tysięcy osób poza obszar obozu. Udało im się przechować, a przede wszystkim udało się uratować życie. Część osób będzie wywieziona do obozów koncentracyjnych. Część osób umrze na skutek warunków sanitarnych i żywieniowych. Część osób potrafi sama uciec. Grupa zatrzyma się w Grzymały na terenie Lasów Sękocińskich. Jednym zrzutem dostanie rozbrojona i około 300 osób z rozkazu Bora Komorowskiego będzie nazywało się Grupą Odsieczy Grzymały i ruszy w kierunku Dolnego Mokotowa, czyli ruszy w kierunku Powsina w ulicy Wilanowa. Jeżeli wam się dziś wydaje, przy Wilanowie nastąpi bój kolejny. W okolicach pałacu pułkownik Grzymała jest raniony. Wtedy, kiedy powstańcy odstąpią od szturmu i przejdą do zgrupowania na Sadybie, Niemcy przeczesują teren w okolicach Wilanowa. Znajdują podpułkownika Grzymałę, zastrzelą go na miejscu. Grób jego znajduje się na terenie Wilanowa, na cmentarzu, który na zakończenie sfilmujemy. Jeżeli będzie możliwe i da radę, wejdziemy bliżej na teren pałacu
w Pęcicach. Spróbujemy go Państwu sfilmować. Jeżeli nie da rady, parę szczegółów powiem przy bramie wjazdowej. Jesteśmy na terenie parku, tak zwanego dworu w Pęcicach. Uśmiecham się dlatego, że napis ten pojawił się znacznie później i on się do niczego nie odnosi. Dwór, który filmujemy z daleka, bo dalej wejść nie można, teren jest prywatny, powstawał w latach 1808-1809. Architekt Lesel, jego syn też był architektem, to był Polak niemieckiego pochodzenia. On budował jeszcze inne pałace w Warszawie. Pałac ten po wojnie, w latach 50. był odbudowywany i remontowany. Mieściły tu się przeróżne instytucje, między innymi oddział Domu Wariatów Stworek, a w latach 2000 i troszkę później działał tutaj kandydat na prezydenta Lech Tymiński oraz działali tutaj również spółka Artwi, Gąsiorowski i tak dalej. Jak wygląda pałac? Ja Państwu nie powiem, bo nie widzę go. Natomiast niedawno pałac pękał i pokryty był grzybem. Czy pałac jest odnowiony? Nie wiem. Jak wygląda środek? Nie wiem, w co go zaopatrzono. A był jakiś czas, kiedy był hotelem również i można było tutaj coś zjeść. Natomiast powtórzę jeszcze raz, nie wiem, jak wygląda pałac dzisiaj. To był ten szturm podpułkownika Grzymały w tym rejonie, a w pałacu byli Niemcy. Natomiast na terenie Pruszkowa stacji Pruszków rozładowywał się korpus pancerno-spadochronowy Hermann Göring i 19. Dywizja Pancerna Wehrmachtu. Siła ognia, no mogą sobie Państwo wyobrazić. Jesteśmy w Wilanowie, przy cmentarzu wilanowskim, w miejscu akcji grupy odsieczy pułkownika Grzymały, gdzie w boju w tym rejonie poległ. Odczytam Państwu treść tej tablicy, znaki. Jest to po prawej stronie godło rejonu 5 AK Oaza. Po lewej stronie jest oznaczenie Armii Krajowej 3944. Treść. W dniach 15-21 sierpnia 1944 przez kordon wojsk niemieckich w Kabatach, Ursynowie, Wilanowie przebiły się z lasów hojnowskich oddziały powstańcze Armii Krajowej. Był nocny bój z 18 na 19 sierpnia tej grupy odsieczy Grzymała na Sadybę. Przedarli się żołnierze kompanii K1, K310-2, pułku AK Baszta, grupy artyleryjskiej Granat, kompanii Gustaw, Krawiec, Legun i ciężkich karabinów maszynowych batalion Oaza. Wśród poległych w walce zginęli dowódca odsieczy pułkownik Sokołowski Grzymała i CC, czyli Cichociemny, kapitan Julian Kozłowski, pseudonim Cichy, z Sadyby. Tablica ufundowana była przez towarzyszy broni i społeczeństwo Wilanowa i władze Wilanowa 27 września 1998 roku. Chciałbym Państwu tylko przypomnieć fakt,
że Sokołowski, pułkownik Szymała, był ranny. Znaleźli go Niemcy, o czym wspominałem, i dobili na miejscu rannego. Jesteśmy na terenie cmentarza z I wojny światowej. Będziemy kończyć nasz program. Przypomnę Państwu, że I wojna światowa w tym roku mija stulecie jej wybuchu. To, co jest za mną, to resztki cmentarza z okresu właśnie I wojny światowej 1914 roku. Bramy były metalowe, ich już nie ma. Zostały tylko haki, przydały się złomiarzom. Było więcej krzyży, nie ma. Zostały dwa. Natomiast nagrobków, które za chwilę będziemy filmować, praktycznie zostały 2,5. Może z daleka na razie filmujemy, na jednym znajdziemy napis. Jeden z tych 2,5 nagrobków, które zostały na terenie tego cmentarza, w tej chwili filmujemy. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na treść wyrytą na krzyżu. Hołd ofiarom mordu Hitlera. 1940 rok, natomiast krzyż być może powstał w roku 1944. I sfilmujemy drugi nagrobek. Ten nagrobek, który filmujemy, ma treść. Ignacy Tarczyński żył lat 37, zmarł śmiercią żołnierza. Jest rok, I wojna światowa, 1914 rok. Te pół mogiły, które wspomniałem, nie wiemy, kto tutaj leży. Jest krzyż, barwy narodowe były, ktoś palił światło, pamięć. Komu nagrodek został wybudowany, komu nagrobek został oznaczony, nie ma żadnej treści. Kończąc nasze spotkanie, zapraszam Państwa na następne spotkanie, które chcemy zrobić jeszcze w tym miesiącu i być może w tym tygodniu. Będzie poświęcone woli, a praktycznie rzecz biorąc, spotkamy się z jednym mieszkańców z Woli, Jerzym Janowskim, który jako dziecko razem z siostrą przeżył rzeź Woli i jest jednym z inicjatorów budowy pomnika na rogu Leszna i Alei Solidarności, gdzie 5 sierpnia, kilka dni temu, odbyła się bardzo patriotyczna uroczystość. Dziękuję za spotkanie. Że zabić to jest prosta sprawa dla tego, który był kowalem, dla tego, który łan uprawiał. To nie jest prawda, to się mija z tym, cośmy chcieli i co chcemy. To nie nasz zawód był zabijać, nie nasza miłość CKM-y. Jak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.